Dzisiaj spotykamy się, aby docenić ludzi, którzy działając w polskim biznesie potrafią zrobić jeszcze coś dobrego dla społeczeństwa, potrafią coś od siebie dać, potrafią realizować misję społecznej odpowiedzialności biznesu. Wspieramy działalność firm, które decydują się poświęcić część swoich pieniędzy, środków, czasu na społeczną odpowiedzialność biznesu. CSR stał się, można powiedzieć, czymś niezwykle modnym w ciągu ostatnich kilku lat, ale ta moda nie jest jeszcze powszechna. Jak Państwo zajrzą do badań zleconych przez PAR, które zostały opublikowane na początku tego roku, no to do tego, żeby ten CSR stał się powszechnie modny, jeszcze nam trochę brakuje. Około 50% przedsiębiorców wskazuje, że w ich firmach w związku z wdrażaniem tych instrumentów wzrastały przychody, czy też wzmacniały, czy poprawiały się relacje z pracownikami. Pozwolą Państwo, że jeszcze raz przypomnę, że jest to czwarta uroczystość wręczania wyróżnień raportu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu i specjalnymi dyplomami zostaną uhonorowani laureaci 10., 11., 12. i 13. edycji tego raportu. Wyróżnionym w 11. edycji raportu jest właśnie firma PKP, ale ta, z którą mniej my mamy do czynienia, ale biznes ma, bo Cargo, za oryginalne i innowacyjne działania z zakresu polityki pracowniczej, to było z okazji dziesięciolecia firmy, w tym między innymi ekspedycje, proszę posłuchać, na Mont Blanc, konkurs niezwykli ludzie PKP Cargo oraz skuteczną promocję tych działań na Facebooku. Szanowna Kapituło, chciałbym serdecznie podziękować za to, żeście Państwo nas zauważyli. My rzeczywiście jesteśmy częścią przedsiębiorstwa PKP, ale od 10 lat jesteśmy spółką akcyjną prowadzącą działalność przewozów towarowych. My tego nie robiliśmy z punktu widzenia, czy to się opłaca, prawda? To było robione dla satysfakcji pracowniczej, ale przede wszystkim dla integracji pracownika z firmą. Po takich wyróżnieniach, po oddźwiękach tych wcześniejszych naszych działań, czyli wyprawa na Mont Blanc, również ciekawi ludzie Cargo, również na tych piknikach zbieramy opinie pracowników i okazuje się, że ten rodzaj działalności jest bardzo ceniony przez pracowników. Ważne jest, żeby on nie był taki sam na lata na przyszłe, żeby on się zmieniał. Łódź, maraton, dbam o zdrowie, tak piszą organizatorzy, to wyjątkowe wydarzenie sportowe i społeczne, będące wspólnym przedsięwzięciem aptek Dbam o zdrowie i Pelion SA. Warto zaznaczyć, że tej imprezy w takiej skali by nie było, gdyby nie wsparcie władz miasta Łodzi. Ja chciałem podziękować w imieniu zarządu i przypomnieć, że apteki Dbam o zdrowie promują zdrowy styl życia, a nie ma nic zdrowszego niż bieganie, zwłaszcza maratońskie. Dziękuję bardzo. Warto czasem zamknąć centrum miasta, jak się ma takiego partnera i szczytny cel. Także cieszę się bardzo, że jako miasto mogliśmy się włączyć do całego tego przedsięwzięcia. Wyróżniona została redakcja programu Pytanie na śniadanie TVP2. Bardzo jest mi miło. Bardziej się cieszę, że została zauważona nasza misja, bo my jesteśmy telewizją publiczną i spełniamy tę misję. Jeżeli jest zauważona, to wspaniale. Dlaczego wspaniale? Dlatego, że jeżeli jest zauważona, to znaczy, że nas oglądają. KGHM Polska Miedź i Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt Sokół podjęły inicjatywę ochrony gatunkowej sokoła wędrownego i opiekę nad lęgowym stanowiskiem drapieżnika. Para sokołów wędrownych od 4 lat gniazduje na kominie Huty Miedź Głogów. Także jest to, proszę Państwa, rzeczywiście niezwykłe. Biznes i przyroda razem. Zapraszamy przedstawiciela KGHM, pana Bogusława Grabonia, dyrektora naczelnego do spraw zarządzania i zrównoważonego rozwoju. To wyróżnienie jest nie tylko dla KGHM, ale również dla stowarzyszenia, w którym wspólnie w tym przedsięwzięciu działamy. Jeżeli chodzi o ten komin, panie redaktorze, myślę, że właśnie tam się
osiedliły te ptaki, gdyż tam jest najlepsze powietrze. Ta działalność CSR-owa była już od dawna realizowana przez KGHM Polska Miedź, a dzisiaj uważając, że należy jeszcze bardziej tą działalność wzmacniać, to jest potrzeba, aby angażować się w wszelkie przedsięwzięcia CSR-owe, które dają efekty społeczne, ale również ekonomiczne dla KGHM Polska Miedź.